Na koniec Gronostaj w Bielsku-Białej. Najbardziej zażarty mały drapieżnik w Polsce trafił właśnie do Bielskiej Fundacji Mysi Królik. Zmęczone zwierzę znaleziono w ogródku, trafiło pod opiekę ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Teraz zbiera siły, by wrócić na wolność. To dorosły osobnik i o czym warto pamiętać, drapieżnik poluje na ofiary nawet 10 razy większa od siebie.